No halo, halo, hej, hej, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Doom RPG. Rozpoczynamy kolejny etap. Przeładujemy tutaj sobie wszystko. Jesteśmy w gotowości. Witam kota Irka. Kocie, zasłaniasz mi cały obraz. Musisz się... No nie no, sekundę. Nie klikaj klawiatury. Dobra, kot już załatwiony. Co robiły te buty? Muszę sobie przypomnieć. 65% protection, kicks, launch, sonic, shockwaves. No, doskonale. Może się trochę pokopiemy. Yeah, co tam, kundle? Najebać wam! O, ale kocham tę grę. Boże, jak ja się dobrze bawię w tym Doomie RPG, naprawdę. Powiem wam, że te tutaj dodatkowe pomysły na zasady robią taką świetną robotę. Jestem tak zachwycony, jak mi się dobrze gra tego Dooma RPG tutaj. No powiem wam, że naprawdę ale przylagowało. Co dam, rycerzu piekieł? Żegnaj. Cześć, twe przyjaciele. Nie można tak na YouTube mówić brzydko. Kurwa, trafię go. Boję się, żebym się wysadzę sam. Dobra, nie wysadziłem się sam. No nice. Jak tam się bawicie, kumple? Elo. A tu dam radę przejść? Chyba nie. Za nisko jestem. Może jakbym się rozpędził, to dałbym radę tu. Oj, tyle tego dobrego. No musiało się tak skończyć w końcu. Wow, dużo rzeczy. Tu ich elegancko wydupcyliśmy w powietrze. Zgarniamy kredytki. O, nie mam kredytów, ja powydawałem na coś. Buty na pewno kupiłem. Na pewno ammo. I co ja jeszcze kupiłem? Że tak nie mam amunicji. Nie mam, pistolet to drobne. Nie będę tego nosił, bo to szkoda slota marnować. Co ja właśnie tam jeszcze kupiłem? Ani pancerza, ani nic. No właśnie, nie wiem. Nie pamiętam, na co to poszło. Zakupoholik jestem. Nie pamiętam, na co wydaję kasę. Słuchajcie, o, ale ich... O, rozjechało. O nie, nie laguj mi teraz, gro. Nara. Rudzarzesz. Twardy, twardy gość. O, popatrzcie, secret. A może gdzieś tu... O, co tu się dzieje? W sekrecie takie bestie? Ja tu bym liczył na, kurde... jakieś power-upy, a nie przeciwników. Nightmare Night. No i to dużo przeciwników, słuchajcie, tu jest, w tym sekrecie. Ale może to jest przejście do jakiegoś miejsca, gdzie tam wiecie. Wow, co to? Patrzcie na typa. Ale mocarz. Co tu się dzieje? Baron of Nightmares. Jego nie było dotychczas, ale mocny. Szlak by cię, gościu. Dobra, dostał w pysk. O, ale spłonął. Tak, to są ulepszone wersje tych Hell Knightów. O, oh, fuck, BFG. It's BFG. Dynamite. BFG. And I'm in the fight. BFG. Power load. Watch me explode. O, chodź do taty. O, w pizdę, ale dobrze. O, szlak by to. Nie do zajebania już jestem teraz. Tylko to 100 nabojów zużywa naraz. Ale nie szkodzi. O, kurde, ale potężny sekret. Nie do zajebania jestem. Na razie, cześć, pompa. Kłaniam się nisko aż po same kule. Jak mawia klasyk. No, żeż, kurde, ale dobrze. Kurde, naura. O. Nie no, nic się nie... O! O, fiolki. Jakieś steampaki można by za niedługo porobić, nie? Kurczę, no jest naprawdę... Wow, szlak. Patrzcie, co to. Wildcard to your next card selection. Wow. Ależ tos. Ale giga dobrze. Dobra, niebieska klucz karta. No, żeśmy sekretów naodkrywali. On jest potężnie, słuchajcie. Jest potężnie. Nie ma co gadać. Co tam gnoje?
Kurde, 120 w apteczce mam, to sporo naprawdę też. Co tam, co tam? Witam, witam. Dobra, dużo amunicji. Wjeżdżamy na górę. Tam jakieś chłopki. Kurczę, bardzo, bardzo fajne też są, powiem wam, te kampanie, które tutaj w tym trybie możemy rozgrywać, że naprawdę nie odbiegają jakością od tych podstawowych map z Dooma. Gra się no, naprawdę równie przyjemnie. To naprawdę mogłyby być podstawowe mapy w Doomie. To co my sobie tutaj rozgrywamy w ramach tego Dooma RPG. Bardzo dużo frajdy daje przechodzenie ich, jest dużo przeciwników. Fajnie to wszystko sobie śmiga tutaj. Naprawdę jest sztos. No, ale dupnęło. Ohohoho! Nice. Hell Knight, jeszcze nie było minibossa. No i my też asasynację mamy, znaczy misję zabójstwa, nie mówmy asasynację, takie zangielszczenie brzydkie. Mamy na Mankubusa do wykonania na tym poziomie, więc to będzie ciekawe. Wow, bardzo dużo wszystkiego. Doskonale. Banger alert. Nagram dla ciebie piosenkę, ale najpierw nagram dla siebie kawałek. Ej! Pędzę dalej. O! Nie wiedziałem, że to można rozwalać. Ciekawe. O, tu się zrespił ziomek ten jako posiłki. Dobra. Ło, dobrze, że nie strzelił mi w pysk. Było blisko. Do tragedii, ale combo. Ale combo. 11. Dobra. No nie no, bardzo ładnie idzie. O, szlak. Tu jest Waldo. O, wcipe. No jest grubo, słuchajcie. Waldo jest potworem. Trzeba go tutaj chyba double shotgunem wychylać się, walić bombę i się chować, nie? Bo inaczej to... Wow. Dobra, healnę się apteczką. Do 205 dochodzi mi zdrowie już. To jest niezłe. Chłop ma granatnik. No, trzeba uważać. Jak w życiu, no. Trzeba uważać. Mission complete! Yeah! Jest exp, są kredyty, są moduły. Fiolka na witalność. To mi się podoba. O, wcipę. Ale będzie źle. O, szlak by to. Szybko bije w G. Dobra, może być też to. Mam załadowane. Dobra. No to było chyba lepiej tym wymierzyć. Takie mam wrażenie, że tyle nie zrobiłem. O, w dupę. A mnie skosił. No tak, to był bardzo słaby strzał z BFG. Tak zupełnie szczerze. Trzeba uzupełnić w ogóle amunicję do tego plecaczka. Och. Coś się gdzieś zrespił, czy mi się wydaje? Tak brzmiało. O. Zrespił się w ścianie, chłop. Dobra. Dawaj tak. Zgarniamy amunicję, ale co ważniejsze, garnęliśmy tutaj niebieski klucz. Ej, przykro mi, że tak brzydko, że tak kiepsko to zrobiłem. A, dobra. Trudno, zdarza się. Najważniejsze, niebieski klucz. Amunicji full. Co jest, gościu? Raz, dwa, trzy. Co tam robisz? I ty tak samo. Jedziemy. Apteczek na full. Dobra, w sumie schiluję się. I uzupełnię stąd. Dobrze jest. Dobrze jest. Trzeba znaleźć niebieskie drzwi teraz. One były ogólnie. Ja je mijałem. Tu nie... Tu byłem. To był pistolet. A, teraz go zgarniam jako amunicję już. Dobrze. Przydałoby się teraz capacity amunicji podnieść, żeby móc mieć chociaż te 2-3 strzały z tego BFG. Tu jest... Są żółte i czerwone drzwi, z tego co widzę, tak? Nie, nawet nie, one są tam na górze. Dobra.
Ciekawe, za tych z posiłków, kurczę, nie mamy. Tu są niebieskie. Nie mamy w ogóle punktów żadnych. To szkoda w sumie. W gruncie rzeczy. Nice. Okej. Okay. Taki vibe jak z Wolfensteina troszeczkę. W takich ciasnych korytarzach. Ranga piąta. Dobra, może gdzieś strój znajdę. Bardzo dobrze. Fajna zbroja. Tak bym dropnął. To jak mam wyrzucić? Currently boots? Nie. No to bym wziął, bo to jest dobre. Okej, dobra. Może tak być. Okej, super. Mam założony fajny armorek. Świetna jest ta gra. Kurwa, on daje mi taki vibe z Borderlandsów. To, że z tych przeciwników tyle tych itemków dropuje. Te cyferki tak nad nimi wyskakują. Naprawdę, to jest tak satysfakcjonujące. To super, że na tych planszach jest dużo tych zombiaków, no bo oni są najprzyjemniejsi do tyrania. Tak naprawdę. Nawet jeżeli są trochę mocniejsi, to jest mega przyjemne. Mega przyjemne ich tyrać. Jeszcze tym karabinem wzmocnionym. Szczerze, sztos. Co tam gnoju? Raz, dwa, trzy. O nie? Minigun? Dobrze, że oni się tak chwilę muszą rozkręcić zanim strilą. Nic ciekawego. Da dużo amunicji. To mi się podoba. To jest fajne. Level 24. Niedługo kolejne żyćko. Ciągle tylko jeden zgon na koncie, więc jest spoko. O, tu nie ma nic więcej ciekawego? No jak to? No idzie spokój. O! To ciekawe. Czyli jednak coś tam jest ciekawego. O, dużo ich. Ładujemy. Co tam impiarze? O kurde, jest mankubus. O, spoko. Twojego dużego brata pokonaliśmy, to tobą też damy sobie radę, gościu. No nie, no jest spoko. I jest też okej z amunicją, przez to, że jest aż tyle tych, wiecie, aż tylu tych zombie. Ich można tu elegancko tyrać. Nie działa tak jakby z siódemki wybieranie tego BFG. Nie podoba mi się to. Ładuj. I co ja mam tu do roboty? O, właśnie. Ciekawe. Chociaż mnie rani, trzeba jak najszybciej to aktywować. O. I wychodzić stąd. Taka. Zgarniamy. Amunicję zgarniamy. Dobra, i teraz czerwony klucz. To przy jego pomocy to będzie wyjść na górę. No. Tak. Przy jego pomocy trzeba będzie wyjść na górę. Znaczy nie przy jego pomocy, tylko żeby go użyć. O. Może bardziej tak powiem. Trzeba będzie wyjść na górę. No właśnie, pytanie brzmi... Jak? O! Okej. Okay. To nie wiedziałem, że to takie proste. Dobra, tylko pytanie właśnie... W którą stronę, jak i gdzie? Żeby móc to zrobić. Mi się wydaje, że to powinno być takie, że jak się rozpędzę... Nie. Dobra. Oczywiście nie chcę tego cheatować skokiem. Znajdźmy w takim razie miejsce.
które pozwoli nam wejść na górę, no bo tam są czerwone drzwi, więc to jest bardzo ważne, żeby tam się dostać. A tędy? To jest sekret? Pewnie nie. To jest żółty klucz. O Boże. Sekundkę. Dobra, jestem Soreczki, miałem ważny telefon. Chciałem powiedzieć, że czerwonymi drzwiami będziemy wchodzić tu po żółty klucz i potem żółty klucz jest naprzeciwko. Mhm. Dobra, więc ewidentnie to, co musimy teraz ogarnąć, to to, jak się dostać na górę. Okej, okay, myślę, że któryś z odnóg to może być do znalezienia. Jeszcze tylko nie wiem, w której. Opukam. Albo może faktycznie tą środkową windą, nie? Tylko ja coś źle robię. Jeżeli chodzi o przeskakiwanie z powrotem. Zaraz się okaże. Jeszcze chwilę zagram, albo może gdzieś tu jakoś trzeba będzie. Jeszcze tu mamy wyjście, widzicie. Trzeba się rozejrzeć trochę bardziej, być może. No nie no, tutaj byłem. Tu raczej nic nie ma. Tu zgarniałem niebieski klucz, no nie? Mhm, tak, tu zgarniałem niebieski klucz. I tyle. Tak naprawdę. Tu nic więcej nie ma, chociaż... O, właśnie. Okej, okay. Secret is revealed. U. Nie strzelać do chłopca. Proszę mnie zostawić. Ja tu nic złego nie robię, szanowni państwo. Zajebisty jest ten karabin. Naprawdę jest mega mocny. Los. Wyrzutnia rakiet, to mam. O kurde, ale to fajnie wygląda. To wygląda, jakby tam miał być jakiś sekretny poziom. Dobra, narab się. O, posiłki. Fajnie, że te posiłki się tak randomowo respią w różnych miejscach, nie? Kurde, to wygląda jak jakaś walka z bossem. Albo secret level. No boję się. Jest czaszka, jest kłod ten. Och. Ej, w sumie zajebiście. Bo wrzuciło mnie tu. I teraz będę mógł sobie pójść. Otworzyć czerwone drzwi. A, tu zaczynałem. To jest początek. No. W sumie nieźle. Tylko czy ja faktycznie będę mógł? No właśnie, bo to żeby przeskoczyć, to trzeba by się tam przebić. A to jest tak szczerze, kurde, trudne tak stąd to zrobić, no. No szczerze to nie wiem. Nie wiem, czy da się stąd. Może tam naprzeciwko. Kurde. No nie no, to jest mega trudne, nie rozumiem trochę tego. Spróbujmy stąd jeszcze. No nie no, bo to jest na równi, więc ja od razu zacznę w dół. Spadać i... Nic się nie uda zrobić. Mogę bokiem spróbować jeszcze. Bokiem chyba szybciej troszkę poruszamy. Nie. Coś się jeszcze zrespiło niepokojącego. Dobra, dajcie mi chwilę poszukać tego, zaraz wrócę. Dobra, udało mi się wziąć rozbieg i przeskoczyć. Tak między tymi, że tam się rozbiegłem pod kątem. I przeskoczyłem tu, więc to jest git. Okej, okay, tak, to tu jestem tu. Ło w dupę, co? O Jezus! Ciekawe. Ej, 366 HP mam, bardzo dużo. A, bo zgarnąłem tego... wiecie co? Tam w tym sekrecie. Nara. Yeah. Aha. Oj. Łódź. Replay. Replay. Plasma rifle. O, kolejny ten. Kurde, patrzcie co tu się dzieje. 410 HP. Nie no, zajebiście. Mega dobrze jest, jeżeli o hapsy chodzi. Może tego. Shielda bym sobie jeszcze zrobił jakoś niedługo.
to bym jeszcze miał taki mega, mega mocny pancerz dzięki temu. Te buty też mi ochronę dają. Mirciu! Miau! Szkoda, że go nie słyszycie. O Boże, przeszliśmy to. Kingdom Come. Było tu grubo od startu. One monster is cursed, killing it transforms you into the monster? Co? Ale ciekawe. Otrzymują damage jedną sekundę później. To chcę zobaczyć, co to jest. Ale ciekawe. O, i tutaj jest opak, patrzcie. Tu jest ten. I co ja teraz potrzebuję zrobić? Fuel tank? O Boże, nie mam pojęcia, jak sobie z tym poradzić. Bo to jakby generowało... Właśnie jest jakaś toksyczność. Dobra, ja chyba wrócę do bazy, bo muszę może fuel... Ej, giga dziwne to było. Nie wiem, czy chcę to zaliczać jako zgon, bo nie rozumiem... Mechanizmu nie rozumiem, tak jakby, wiecie, o co chodzi. Co tu się wydarzyło, tak na dobrą sprawę. Bo ja nie wiem, co mam zrobić. Czy ja mam je gdzieś znaleźć na mapie, czy... Jezus. Czy wrócić do bazy i kupić powinienem? Czy skraftować w bazie? Nie wiem, czy to nie jest coś takiego, że trzeba... Albo mógłbym założyć jakąś ochronkę, ale nie mam. No to mi zjada HP, nie? Oj, zginąłem. Jakby ginę od tego, nie? Trochę nie rozumiem. Nie da się w to strzelić. I radiacja mnie po prostu zabija, nawet jeżeli jeszcze mam HP. Tak jakby to jest coraz wyższe. I jak ginę z tego, ale nie mam pojęcia, czy gdzieś na mapie powinien być fuel tank, ale z tego, co gdzieś tam widziałem kiedyś... No nie no, to jest masakra. Ja chyba powinienem to mieć z tego, słuchajcie, z bazy. Kurde, no to tracę kartę, to nie podoba mi się to. No ale tak, w ogóle no to wezmę oczywiście Assassination. Nightmare Caca Demon. Arkvile. Ale tu więcej modułów, to mi na modułach bardziej zależy. Nightmare Caca Demon. I tu chyba w sklepie, no ja bym chyba tego nie liczył, bo trochę to wynika z... Nie znam mechanizmu. Nie mogę z tym handlować, że tak powiem. Czy tu jest gdzieś fuel tank na przykład i ja muszę mieć takie ze sobą? Detox, hypospray, tu jakieś steampunki, tu są shieldy, time sphere, radiacja, toxic immunity, thermonuclear bomb, extra life, tracking map, blueprint computer, Edge device, recall, experimental smoke bomb, soul trap, radar device, auto saw arm. O, ciekawe. Właśnie nie mam pojęcia, co ja powinienem z tym zrobić. Muszę doczytać to, bo no ewidentnie powinienem móc kupić jakiś itemek na to. Tak, ewidentnie powinienem móc kupić item. Nanotape, quantum engine kit. Tutaj modpaki. Tu jakieś pierdółki. Właśnie nie widzę tego. Więc może to trzeba w bazie, znaczy ten na mapie znaleźć. Ale do tego czasu powinienem na przykład, wiecie. Do tego czasu powinienem na przykład mieć te antyradiacje. Kupię tego kilka na przykład. Oni mogą mieć więcej niż 4? No dobrze. Dobra. Próbuję wjechać na ten poziom. Tak, nie będę nawet kończył tego sklepu, tylko sobie właśnie, wiecie. Sprawdzę to. I zaraz będziemy podejmować, co w związku z tym robimy. Tak, teraz mnie nie rani. Czyli jak mam suta tego antytoksycznego, to mogę to rozegrać i muszę na mapie pewnie znaleźć fuel tanka,
żeby generator ogarnąć, żeby on zaczął powietrze filtrować. Rozumiem, w porządku. Czy to jest na przykład fuel tank? O kurde, to jest ten skurwol. O, generator refueled. A, i on działa, co, przez 20 sekund? Strasznie krótko. Okej, dobra, ale to jest bardzo ciekawe wyzwanie, że się wylosowało coś takiego. To szczerze, no zajebiste. Tak naprawdę. Mam wrażenie, jakby on mi nie robił obrażeń. Okej, mission complete. Inicjalnie, no to może ja chcę grać, nie wydawać sobie więcej. Dobra, generator już znowu nie działa, jak rozumiem. Kurde, statystyki mi zasłaniają informacje o tym. Zagrożenie poziom 2. Generator nie działa, no trzeba by znaleźć kolejne te. Kolejne te, no mam jeszcze kilka strojów. Szczerze nie powinienem tutaj stać się z nimi tak klepać. Tylko latać po tym... Co? Nie mam już strojów? A to mi wszystkie 4 zużyło? Dobra, to szukam generatorów, no nie? Dobra, tam się bijcie ze sobą. Ja nie będę w tym uczestniczył. Czyli powinien... O, tu jest. Raz, dwa. Super. I powinienem znajdować te generatorki. Dobra, dopóki mam strój chroniący mnie, to nie będę ich tankował. Oła. Nie będę ich tankował. Dobra, a mogę wejść tu na mur? To jest spoko, fuck. Liczyłem, że nie wejdzie tutaj. O, a co to? Marksman pistol. Zajebiście, trzeba go będzie wziąć. Jest kolejny fuel. Dobra. Zaraz do generatora to załadujemy. Dobra, tego zabiliśmy. Kurde, ale pojebana mapa to będzie. Naprawdę chore. Mega chore. Dobra, coś trzeba wywalić, żeby to móc wziąć. Ja myślę, że combat shotgun. Marksman pistol. Wow, ale fajne. Czyli na duże odległości potrafi pewnie zadawać fajne obrażenia. No spoko to wygląda. Szukamy tych do generatora cały czas, nie wolno o tym zapominać. Jest kolejny strój. Powinno być tak, że oprócz tych generatorów... Dobra, przedłużamy o kolejny czas, super. O, są jakieś rzeczy. Może będzie też kolejne paliwko do generatora. Szukajmy, szukajmy. Fuel tanki, żeby mieć. Jest. Kolejny. Kolejna niewidzialność. Dobra, przedłużyliśmy elegancko. O, więcej generatorów. Super, tak, tak, tak. Zatankujemy go. I kupimy sobie parę minut na przejście poziomu. Elegancko, super. Fajnie, że za tym murem tu wylądowaliśmy. No, robi spoko robotę. Dużo znajdziek w ogóle też tutaj jest. Dobra, niewidzialności mam już 3 minuty. Zajebisty ten... O, i kolejny strój. Tak, bo póki strój działa, to widzicie, nie muszę... Póki strój działa, nie muszę ładować tamtych generatorów, nie? Dobra, wpadamy na górę i lecimy. Kurde, taki nieprzygotowany wleciałem na ten poziom, że chciałem tylko szybko sprawdzić, ale dobra. No i od teraz oczywiście, no już jak rozumiem działanie, no to zgony, wszystko i tak dalej, no to normalnie działa. O. Wow, 6000 kredytów za 25 poziom, fajnie. Dobra, jedziemy z karabinem. Bardzo sympatyczny jest ten pistolecik, ale nie zabijam się na niego. Mamy BFG kolejne. Co najważniejsze natomiast, mamy amunicję do niego. Dobra. Tu jest tak, czerwony klucz. O, tu jest kolejne paliwko. O, mam max paliwa pod ręką. Dobra, bo ile go mam? To jest w ekwipunku. Tu nie. Pod F1. Nie, ale Toxicity jest 22%.
5 mam, okej. Bijcie się tam ze sobą. Dobra, ale jak coś, to tu wiem, że są jeszcze dwa te. To jest to miejsce na mapie z kwadratem, z czerwonymi drzwiami. Dobra, tu są niebieskie drzwi. Tu są przeciwnicy, tu jest to. Dobra, mam jeszcze minutę 18 stroju. Spoko, spoko, damy radę. Tu są niebieskie drzwi, to nie mam na razie wejścia. Okej, tu jest też... Szkoda, że nie można na mapie sobie jakiś pinesek zakładać, nie? Tu było spoko. Tu jest dużo niebieskich drzwi. Okej, przy niebieskich drzwiach też są. Też jest jeden generator. To jest okej. A tu jest strefa z żółtymi drzwiami. Dobrze. Mankubusa załatwimy z karabinku. O, potężny jest. Ale nie na tyle, żebym sobie nie dał rady. 41 sekund. Zaraz będzie mnie ranił generator. Trzeba szybko tam sprawnie wejść. Tak, tutaj są żółte drzwi. Tak, tutaj są żółte drzwi, żółty klucz. Dobra, do generatora muszę wrócić. Która to jest część z generatorem? Szybko, 24 sekundy. Tu jest część z generatorem. Szlak by to. Dobra. Tutaj trzeba będzie wyjść, trochę się ponapadać do nich. Dobra, 2 minuty mam. Jedziemy z tematem. Toxicity się obniża chyba. Co? Kto u mnie rani? Nie rozumiem. Fuck, czemu radiacja? Przecież działa, jest zatankowany. Co? Kurde, nie, no jak to działa? Patrzcie, dostaję normalnie damage. Nie, no nie rozumiem tego. No załadowałem generator, a tylko on nie pracował i toxicity rosło, więc to, że on pracuje... Okej, czyli ja muszę dużo wcześniej załadować. Dobra, tego też nie wiedziałem. Czyli cofam na przykład o... Tu cofam tu. I mam... Uczymy się, dobra, mam 3 te fuel tanki. Ale ja powinienem już to załadować. O, jest, o kurwa, co ja zrobiłem. Ale ja powinienem już to załadować. Tak naprawdę, żeby się obniżała toksyczność. Może po prostu wtedy, jak ona spadnie do poziomu 0, to ja wygram. I trzeba go doładowywać i tyle. Jak to działa? No kurde, tutaj też mam kubus. Dobra, rzucę okiem, czekajcie. No uczymy się. Uczymy się, uczymy się. No mówię, to... No to też przyjmowałbym, że zgon wynikający z nieznajomości zasad, no nie zaliczamy go, no bo on wynika z braku przejrzystości moda. Dobra. Okej, okay, i on teraz pracuje. Ja mam jeszcze jeden fuel tank, no to by mi się przydało trochę więcej zdobyć. Połażę tam, gdzie chodziłem, tu były na pewno, o, ale dostał chłop po plerach. O, skończyło mi się to. Dobra, załóż jeszcze na chwilę. Tamten pracuje nad toksycznością. Masz toksycznego ex-boyfriend. Nasz generator ci pomoże. Uuu, w pizdę! Oj, dostałem bułę. Dobra, kolejny ten do generatora. I kolejny ten do generatora. Dobra, o, dużo amunicji plazmowej. To jest spoko opcja. Kurde, ale to teraz będzie tak, że nie zdążę właśnie obniżyć. Dobra, refueluj go. Jest na 1.30 i kolejne te musimy zdobyć. Więcej paliwa jeszcze, nie? Dobra, spróbujemy wbić tam. Chociaż ja myślę, że jeżeli akurat paliwo chciałbym zdobyć, to nie wiem, czy to jest najlepsze miejsce. Dobra, tak, City spada. Ale myślę, czy dostatecznie szybko, jeżeli mam to ubranie. Nie, dostaję obrażenia, kurde. O! Zmniejszył się poziom radiacji, patrzcie. Okej, dalej dostaję obrażenia, niestety. Czy healowaniem się ja jestem w stanie przeżyć? Nie. Kurde, to trzeba w ogóle inaczej grać.
Dobra, to zrobimy sobie tak. Kolejny, zagramy po prostu ten poziom od zera, już znając zasady, no bo teraz je znam. Trzeba Toxicity zmniejszyć do zera, zacząć z kilkoma strojami i jak najszybciej zacząć pompować paliwo po prostu do tego i zmniejszyć zagrożenie na poziom zero. Bo inaczej ja po prostu ginę. Tego nie wiedziałem, teraz to wiem i będziemy to mogli w następnym odcinku prawidłowo rozegrać. Więc to przyjmiemy jako podejście takie, wiecie... rozpoznawcze. Ja tutaj sobie jeszcze raz... O, tutaj widzicie, jak to zrobiłem. Tutaj sobie jeszcze raz zakończę ten poziom w związku z tym. Chociaż nie, jak ja tu się cofnę... Czekajcie. Jak ja tam się cofnę... To przecież... jeżeli ja tam się cofnę... To co? To nie będę miał wylosowanego tego generatora, ale ja, a ja chcę go mieć wylosowanego. Więc ja wracam sobie tu. Tu mam przyjętą tą misję z... O, zabiłem tego Kachodimona. Dobra, tam. Nightmare tam, Nighta dostanę. Kupuję sobie te stroje. 4 maksymalnie mogę. Nic więcej tu nie mam, więc muszę z 4 sobie dać radę. I no i będziemy grać tę misję po prostu po Bożemu. Tak jak Pan Jezus powiedział. Okej. Tak zrobimy z tym słabym armorkiem, ale... Chyba, że są jakieś buty, które na przykład mi dają odporność na radiację. O, zobaczmy na to. Czy na przykład coś takiego mam. Albo jakiś steampack, który mi to da. Protective boots, common, steel boots. Tactical, anti-grav, assembled, fireproof, grappling. Są jakieś acid proof, ale to kurde, tyle tysięcy. Bardzo dużo lava boots. Nie, to by było za OP. No, zdecydowanie. To by było zbyt OP. No dobra. A w steampacku mogę sobie? Pewnie nie. Steampaki chyba podnoszą właśnie jakieś takie rzeczy. Okej. Toxicity 38%, immunity 0%. Właśnie mogę tu odporność gdzieś. Steam size AD, navigate WS, use dispose. Czyli jak mógłbym sobie immunity na to zrobić? To jest też ciekawe. Może jakąś augmentacją na przykład. Albo o, no może jest jakiś skill do tego. Patrzcie. Damage floors, another environmental hazards. O, Enviro Shield. Oczywiście, że to biorę. Super. No, to jest klasa, słuchajcie. Aury. Aury nie potrzebuję. Weakens an enemy. Staty o 1/16 obniża przeciwnikowi. A jak będzie mocniejsze, to by było dobre pewnie. Są summony. Breakdown armor, unsummon. Remove all of your toxicity. Ale to aż 300 kosztuje, nie wiem, czy tyle mam. Ale to jest niezłe. Wezmę sobie to też, żeby mieć po prostu te skille pod ręką. To jest bardzo dobre. Czy ja chcę jakieś parametry sobie ulepszać? Na pewno. Na pewno. Myślę, że... Energia. No, 300 mam teraz, będę mógł to robić sobie. I vitality troszkę. Skorzystamy sobie z tych komputerków i odnowimy. O, but teraz dzięki tym butom. To sobie wszystko poregenerujemy. Combat shotguna mogę rozłożyć na części. Combat shotgun, ta. Klasa. I będziemy mogli lecieć z grą. No, to będzie ciekawe, słuchajcie. To będzie bardzo ciekawe. Zaraz wracamy na ten poziom, ale to zrobimy w kolejnym odcinku. I tu mamy 3 zgony na koncie, czy 2? Nie, tu mam, no traktuję, że 2. Bo na tej mapie z tym generatorem, no to się uczyliśmy. To jakby to był tutorial, więc jedziemy. A póki co dziękuję Wam za uwagę. Pa, pa.